Witam serdecznie, z tej strony Spichris. Kolejny odcinek Outer Worlds. Zostało nam co? Pozostało nam tutaj porozmawiać z Bojem o, o, z Wensenem. Natomiast jeszcze mam tutaj tych dwoje buntowników znaleźć przemycony towar. z tym Bojem porozmawiam najpierw, zobaczę co z tego wyniknie. Oczywiście kontynuujemy tutaj śledztwo na Erdianie. Ciekawe, co z tego wyniknie. mi się naprawdę ciekawie. Tak szczerze powiedziawszy, to zawsze jest ciekawie. Można powiedzieć, że czasem nawet aż za bardzo. Ale w większości przypadków jest to takie... Nieodpowiednio ciekawe. Tak, 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 tak. Opalić się trochę nic nie będzie. Przejdzie ci. Gdzie to, to, to jest? tutaj trzeba przejść? Uuu, daleko. No, mówi się trudno. Przebiegniemy się. No nie ociągajcie się, nie ociągajcie się, biegniemy, biegniemy. Kolejne paskudy. Okay, oh. Jasne, jasne. Mm -hmm. Nie mam w to wierzyć. Tu trzeba się udać, tutaj. Widoki niczego sobie, ale lepiej nie wyglądać za bardzo. Co to gazowa terora. Dokładnie z nami lepiej nie zadzierać. Zaryglowane. U, jaka ładna dziura. Dziennik, który nowy z lokalizacji zr 4.51. Powiedzcie, doktor Blossom, że znaleźliśmy więcej tych obiektów testowych. Jenkins rozpoczął ich wydobycie jeszcze zanim tu przybyłam i cały czas jest w podejrzalnie wyśmienitym nastroju. Proszę o przys przys przysłanie dodatkowych ludzi do pomocy w pozyskaniu transportu obiektów do BIR. Ok. No tak, nie dziwnego, że był w radosnym nastroju. Na pewno go zaraziło. Tu więcej nie ma. Ciekawe kto tu się włamał. Work. Takie spięcie. Aha. Już żeśmy sobie pogadali. rachunek Boja Owensa. Lista specjalnych życzeń gości, trochę napojów, trochę jedzenia i co znamienne, niedawno spełniona prośba o świeży gruczoł żółciowy terrorai od niejakiego Spencera Wulricha. Okej. Okay. Zwoki przeszukane. Nie ma więcej. Hmm. Konfrontuj się ze Spencerem, okej. Okay. <głopata> trochę jeszcze do zwiedzenia zostało na borgowie w pobliżu, niby gdzie Jakby co powie? W sumie. Aha. Hmm. Tak, 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 tak. Dajmy wypuf. Siemano ponownie. I could not have waited another instant for your presence. The Canes and the Canids, Act 2, Scene 6. I played a love-struck janitor. Antymarola wyśmieję cię no. po prostu. I might even give you a straight answer. Niczym Hanna Mostowiak gidąca w kartonach, a ma o sobie takie minimalnie. No dobra, to się tego jawego o twoim pobycie w hotelu. Have you have now Please do go on uh, don't leave me in suspense. Mhm. Mm graniami ochrony, na których widać jak majstrujesz przy ostatnim posiłku adrianny. Tak więc szybkie pytanie, do czego ci był gruczoł żółciowy? Terroraji. Raczej mu tego zanieczyszczono alkoholem, to by wyjaśniało twoje zatrucie. Dobra, może dwójeczkę najpierw. bellhop discretion. Ha. Well, ha. if you must know, it's um an appetite suppressant how do you think i keep my form so lithe? terror glands keep me from feeling hunger pangs Serio? dobra okay. uh 2 that, yes yes i distinctly recall ordering an alcoholic beverage with my meal this hotel is certainly bringing a new meaning to the phrase rotgut Management shall receive the complaint to end all complaints. Co na Tampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict three fourths of Halcyon. Skoro Gruczoł, ten raj miał hamować łaknienie, to nie czułbyś głodu, gdybyś go zażył. Dokładnie? <laughs> Spróbujemy to pierwsze skonfrontować. Oh, uh, well, o, oh, no, może tylko chciałem zobaczyć, co było w O, la, jaka Mm -hmm. As it so happens, I may not have had the terror Gland land acquired for personal use. I, I may have placed it in Bellamy's meal. But before you indict me, please just listen. I wasn't trying to kill her. No, zapowiada się ciekawie. <laughs> No dobra, dawaj. just listen to me please she would have had to eat six or seven of the glands to die and even then it would be an extended arduous process. no really you must listen i wasn't trying to kill bellamy. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. szczerze powiedziawszy to nie wiem czy go by wzięli nawet gdyby wszyscy w okolicy byli zatruci. niech będzie, niech to zostanie między nami na razie, powiem mu prawdę o tym co zaszło, to co mam mu powiedzieć? Hmm, Może trzy? Tell him, him it mushroom or from some insect. na pewno ona nie umarła, że od tego, że to zjadła. promise i shall make up for my actions pay to erect a statue in helen's honour or perhaps even dedicate a performance to her memory. my law if you aren't a satist. Jeśli mam have a coronary before you make your decision, I will do my utmost to haunt you. Jasne, jasne. Eee, to co? Załatwiamy następną sprawę chyba co, zanim komuś powiemy. No jeszcze to i tak nie on zabił. Eee, nie umarło na zatrucie, nie. Robiliśmy te do dwoje budowników. Puśćmy hotel. No, znowu w w pobliżu tak blisko? Co jest grane? Czego gościa hotelowego pokazuje mi jako wroga?

Teraz groźniej, nie? No dobra, teraz radę, radę. Co z tym gościem? Delikatnie się zrypało. Hmm, to nie jest, niby nie można wchodzić. Tu już sprawdzałem. nie ma jakiejś przepustki? Ktoś? one of the new workers? A lost tourist? Dobra, dobra. Szukam pewnej paczki ze szczurzego króla. Wiesz jeżeli jej szukać? Sure Why are you interested in it? authorized? Jasne, jasne. Łapuwa, tak? Kłamstwo nie do rady. Eee, Płacić co naśmy te terbitów. bitów, pewnie, że ma upoważnienie ze zpozwoleniami od szefa pops. kasety bitów. Oh yeah, I love that guy. You're square. Don't know if anyone will care about co jest going missing, but I sure don't. <laughs> coś innego? na razie. No dobra. Ej, widać łapówka czasami się przydaje. by nie za często, <laughs> byśmy zbankrutowali. No co tam, co tam, co tam? You're back, I see. Hope the law hasn't caught on to what law meaning authorities that is not the forces running the universe No complications grand The recipient is Joseph Dempsey. He runs the Aradano's dry goods and sundry. Coś kojarzę kolesia. Plastik, w ogóle aresztowano? It's gonna sound a little stupid, but I got a thing about mechanicals. Don't like the way they move or the sounds they make. Gives me the creeps. I was drinking with Dash in the cantina when a funny-looking one trotted up beside us. Seemed like it was some kind of monster, so I started yelling, banging on it. Don't know what happened next, but I think it involved another mechanical. I passed right out then, and when I woke back up, I was here. Not the most graceful thing I've ever done. W ogóle chyba never nigdy rzeczy normalnie nie ani tym Dobra, mam to wartę no dalej. Kodów. Ok, artykuły zrobi się, dobra. Zaniesiemy. Welcome back. The Aerodon's dry goods and sundry is just as standard and unremarkable as. Tak, tak tak, 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 jasne. Mam dla ciebie jakiś ładunek. A shipment, you say? The only shipment I'm expecting is 100 pounds of a to be brought by an inspector. Wielbiam szczuro. Dogi bez kości. To nie standardowa przesyłka, to dobra wysokiej jakości, rozumiesz aluzję. A to taki ten inspektor. Ja jestem tylko zwyczajny niczym się nie ma dostawcą. Dobra, Balek hasłem zobaczymy. Is that supposed to be some kind of code phrase? It has no nuance, no subtlety. Sticks out like a bent nail. A constable could detect that from the other side of Eridan. Yes, I learn about secret codes in my off time for fun. It's never anything that I actually need to use, mind. Mm -hmm. Z percepcji możemy, albo perswazji, albo inteligencji, tak? Daruj sobie tą skradę, wiesz po co przebywam, nie wiesz tylko z czym przychodzę. Musiałbym się na to, że będę musiał dostarczyć rynku na posterunek. I perswazja może i badam sprawę mordów Adriany Arkadii, ale żaden ze mnie posterunkowy. Możesz mi ufać. Próbujemy go przekonać. A co? An independent, huh? Be a big risk letting you Uh, all right so as you can see this actually ain't the most standard and unremarkable general store this side of halcyon welcome to my black market whatever you're here for weapons information contraband cane and ointment i've got it sorry for the frosty reception had to make sure you weren't with the constable. But seeing how you're a freelancer, I hope I ain't got nothing to worry about. Good. A worthy freelancer is hard to find. Since you're in the know, you can access my black market stocks. Though, you'll have to come by later. I'm waiting on my next shipment. Here's your pay good doing business with you especially seeing how you didn't take this to the constable would have been a mighty pain in my tail end. see no but i might tell you what's in it so long as it's nothing proprietary volatile or breathing let's have a little look. Contraband weapon parts, a few chemicals for the crafting of high explosives. All fairly standard. Oh, and a canister of trimethyl sulfoxide. Where dimethyl sulfoxide is good at keeping folks in stasis, trimethyl sulfoxide is nice for helping refrigerators run. Useful stuff. Dziwne. Dobra, pozwól mi rzucić okiem na towar. co tam masz. A, nawałnica, na wałnica balistyka nie nawet no, przesady Easy does it. to niezwyczajnego nie ma dostarczone wróć do dasza I don't know what to make of subtle underground no dobra, dostarczony co dalej? All to jobs coming along well. No sign of the constable, Paczka really towaru szmaragdowego pochodzenia, sztuk raz dostarczona do rąk własnych. Excellent. Let's divvy up the payment three ways and we can consider this matter settled. Masz 2000, trzy części. Ja tu haruję, a wy tylko siedzicie na tyłkach. masz się, że w ogóle coś ci skapnie. Ta jasna, dwolni, za was robię, więc garniam wypłatę. Nie, no dobra, bądźmy uczciwi, gdyby nie oni, w sumie to bym nic nie zarobił, tak? Masz. That should be to get Cass out of her damn cell.

Dobra, zakończone. Bierz, szycie. do Wika, książę Cepa na Bury w porcie kosmicznym. O! W porcie kosmicznym, to tutaj gdzieś koleś jest. A tutaj Mariat. W czapeczce niczym... Pedałówka, no. Jesteś Bertie... Czy tam Bertie, Birti, Barto, Blubr, W każdym bardziej czarna dziura? Prawda? Not so loud.

w sumie wyrażenie, ale są tempy w tym świecie to jest. Wielkiego znaczenia nie ma. Oni wszyscy, wszyscy są tutaj tempi. E, Inkognito, i tak nie zrozumiał co chodzi. Ładny kapelusz, okej, okay. kamufluje się jak pszczur w peruce. Na człowiek człowieka serca że nic nie rozpoznał. Ładny kapelusz, to zrozumie. Ja, tak, naprawdę attention na I never would have noticed the hungover looking fella in the corner of the cantina was black hole birdie if you weren't wearing that hat. Oh, what's it matter? Helen's gone. She's gone, and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. There are many types of intelligence, Mister Holcomb. For example, your uh, expertise on the field, your hack attack, is nothing short of brilliant. To strony, ale prowadzimy śledztwo mam z niego alibi. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You you questions, questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, uh, how do I help? Co uh. w I was getting blotto with the rest of the rangers. Co I you know, soaked, muddled, preserved? He's saying he was drunk, Captain the team noticed i was in a bad way when i got back to the hotel. when i told them helen and i were splitsville, they wanted to cheer me up. we were up the pole before evening. the hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. zeke said we should move elsewhere. get some air. Where did you go? we ended up at the wilderness exploitation reserve. i think somebody wanted to had a woolly cow there was mm -hmm. this one cow away from him. the others zeke figured it'd be a laugh to get her drunk one thing led to another and i think we might have maybe you know stolen her oh wow that's real clever of you to figure out helen would have liked to you i'd wager

on account of me and a note sent my hotel room. Paper usually ain't nie jest That's a joke. Czemu liścikiem? E... Śmieszne. Prawie równie śmieszne co nieboszczyka, zostawiającego notatkę. Ech, nie rzucajcie pa Bertie. Zignoruj, okay. <laughs> i found the data pad at the weather station like helen said but then a guard found me she started yelling about how i was trespassing and in serious trouble thing is it was real dark out there so dark she couldn't tell who i was Dobra, ale jesteś pewien, że cię nie real sure it was dark as night guess Plus, I've got small veins anyway, I didn't much feel like trying to explain why I was out there or why I was drunk and holding someone else's data pad and also maybe crying a little, so I booked it. ran like the Rangers were down by three, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. No, wiem, nie do Gdzie huh. Znaczy, czy ty na co cię ktoś inny? Zastanów się dobrze. ktokolwiek? Gdziekolwiek? no. Nope. No No dalej, Bertie, Wykrztuś coś z siebie. Kto to był? Kto to był? by? I don't tell świadka będziemy mieć jeszcze większe kłopoty. Co sądzisz, Parwatis? Spróbujemy techniki dobrego złego inspektora? <laughs> Może dwa. Good one, Captain. Oh, you're serious? You want me to be the bad inspector? Are you sure? No siębiału, pokaż co potrafisz. O, czwórka, determinacja. Darschladem udawaj, że jesteś bohaterką serialu przesłuchującą dysydenta. O. Oh, oh, you mean like in *Against the Outlaw Kings*? There's this scene where Agent Khan grabs a fella by the collar and really gives him what for. Oh yeah, that's a pretty intense scene. All right, you can do this, Parvati. Just do what Agent Khan would do. Now you listen here, Bertie. You've been giving us the runabout, and I don't much appreciate it. Miss Helen's killer is still out there, and we got every intention of hunting him down. Whoa, you're you're not going to do the part where Agent Khan pulls a pistol on the suspect, right? you'd best tell us what you know because if any more innocent people die that's gonna be on you you understand me wait more folks could die you're joking law oh, i had no idea this was so big was that too much it's a matter of other folks lives then look i talked to auric okay auric west Zostawiam okay, pogadam z nim. Z czyli Twoim bookmacherem, morderczym konfidentem, amantem, z którym oprawiałeś namiętne Amory? Albo z orykiem, czyli specem od medycyny niekonwencjonalnej. Confidant is like confidence. What's torrid mean? podczas <laughs> gry <laughs> Don't get the wrong idea, okay? Oryk's not a bad guy. He's just got an unusual job. So now you have the whole story. After I talked to Oric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Mhm. Każdy Poza tym nie pijesz teraz piwa? Oh, I mean the hard stuff. Beer doesn't count. Jasne. Anyway, uh, you ought to take Helen's datapad. Maybe you'll have better luck understanding her notes. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said, being bright was Helen's thing. No, Okay. And listen, uh I want to help you find her killer, inspector. I knew Helen better than anybody, and it could be handy to have a guy like me around in case anybody gives you trouble. Ubert, Bertie wolę cię w to nie mieszać, nie mogę na żadnego podejrzanego. Świadstwo jestem typem samotnego kanida. Jak zaczniesz grozić świadkom osobiście wsadzę cię za kraty. Jestem typem samotnego kanida. You just keep telling yourself that, Captain. I get it. I'll head back to the Grand Colonial then, unless you need me for anything else. Chyba nie, ale Aż jakieś pytania by się znalazły? What you want know? Co tam jeszcze ma? Co do Adriana, nie? No właśnie. Jakie mieliście relacje? You and me, we both know I'm a big dumb tossball star, right? That's what I'm good at. Rizzo's knows it. The fans know it. Helen she saw me as more than that. She saw someone who had more to offer than big muscles and a signature black hole stomp. Being with Helen was magic. she was magic there ain't good enough words for something as special as what we had together I wish I knew must have been something I did at the picnic Helen just kept saying she didn't want to drag me into her world maybe one of the higher ups in motion pictures was giving her trouble over us I don't know I tried to understand but I don't Wrogów? Rival actresses, maybe? I don't know too much about the motion picture industry. Except for Helen's pictures, obviously. Those I probably know by heart. Seen them about a hundred times each. Dobra, coś jeszcze what do you want to know? Do yeah? Czym on się zajmuje? Oryk's a businessman. He sells stuff you can't get elsewhere. You know, alternative stuff we're talking sort of science crockery whole supplements maybe putting effort accelerators in your body isn't always the right call you know maybe there are other options maybe i don't take all the accelerators rizzo pushes on me A tym ostatnim lepiej zapomnę. miałbyś tylko kłopoty z Rizo. Kapuje. Masz niecodziennie poglądy temat medycyny. Woli się z nimi nie afiszować. People get worked up about this kind of thing, is all. Not that my personal business should be any concern of theirs. Yeah. A gdzie go znajdę? Orak hangs around the spaceport most days. Since he's not here at the bar, he's most likely over by the biobunks at the shipping yard. Jak to jest być sławnym ciepiarzem? Hmm, jak to jest być skrybą? Tossball was, is and always will be the greatest game in the universe. And I would give it up in a heartbeat to have Helen back. To na razie. Tu zablokowane... czy alibi albo zgłosie do administratora To alibi byśmy może jeszcze potwierdzili i zakończyli na tym odcinek What can I do you for? Wait, you ain't a sheriff, right? You got to tell me if you're sheriff. Jasne. Jestem niezależnym inspektorem, przy prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Adriany Arkadii. Skąd się że jestem szeryfem? Dobra, no to pierwsze oczywiście. Nie chcę ci stwarzać problemów, chcę tylko, chcę tylko porozmawiać. Ja też nie, ale nie zamierzam ci klowiartować, skoro nawet nie wiem, czym mi wolno. Bertie. What do you want know? Słyszałem, że pokazali Bartiego parę technik oddechowych. Yeah, that was me. Brody's got a temper, but he's not a bad kid, you know. He's trying to work on it. Słowam się człowieku, aż te blizny, nie? Wygląda Joker w przebraniu, czy jak? Z kogo w ogóle znasz tego Bartiego? And may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantis or essence here, a little vitamin B negative there. he's just out of his mind, the poor guy. everyone knows his name. can't turn around without having to sign an autograph. and then you throw in playing post ball for a living. violence like that, it does things to a body. it does things to the head. head? come on, bertie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. No, tej nocy, kiedy Adrianna? Yeah. Damn shame about that. Bertie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. "Boy, was he in a bad way? I'd never seen him like that before. We talked for a while and when he felt better I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Na razie. Dobra, dla Potwierdzone, to tylko. Jeszcze do administratora trzeba by się zgłosić. Eee, królowa produktywności, wiekszy kurde. No nic. Zajmiemy się tym już w następnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!